Zdradź nam swój najbardziej wstydliwy sekret. No dobra. W zeszłym tygodniu miałam sen, że hejtnęłam się z Artemiuszem z klubu Lucha. A ja tam byłem? No tak, to był głupi sen, więc nie ważcie się nikomu sypnąć. Ależ skąd, Rozalko? Takie są zasady gry w prawda czy wyzwanie i traktujemy je poważnie. Lola dla ochłody. Patrzcie, ludzie! Narzeczona przyszła! I mój narzeczony Artek już czeka. Uciekająca panna młoda! Iga! To ty wysypałaś wszystkie nasze sekrety! Jak mogłaś? Nie fajnie. Muszę się przeprowadzić. Co? Przysięgam, że to nie ja! Usta zamknięte na kłódkę! Ale tylko ty jako jedyna nie zostałaś upokorzona wstydliwym sekretem! Dlatego, że w grze zawsze wybieram wyzwanie! Nie zdradziłabym waszego zaufania. O, muszę lecieć. Spóźnię się na taniec. To nie do zniesienia. Kumple ze mną nie gadają, a nie zrobiłam nic złego. Pokazać jakieś filmiki na sen? Nie, zawsze jak coś oglądam przed spaniem, we śnie robię dziwne rzeczy. Przez cały tydzień zasypiałam przy filmikach. Musiałam SMS-ować przez sen. Nie mam czasu na tango cam. Muszę to odkręcić. Dobra, jedno pa. Mam wiadomość od Igi. Droga Rozalko, miałaś rację. Wysyłałam wiadomości lunatykując. Odpokutuję, zdradzając całej szkole mój najbardziej wstydliwy sekret. To taki obciach, że będę musiała się ukryć i zmienić imię. Zawsze podobało mi się Julio. Żegnaj na zawsze, twoja Julio Czyż. No, to przynajmniej się przyznała. Ty, robot! Mam następną wiadomość do wysłania Felasi. Iga Czyż zmieniła imię na Julio. Teraz zaraz. Papuk, od jak dawna dziobiesz śniadaniobota? Calusieńki tydzień. Śniadaniobocie, ty też tam byłeś, jak graliśmy. Papuk, uszkodziłeś śniadaniobota. On ujawniał nasze sekrety, nie Iga. Właśnie się zrobiło. Brawo, ptasimuszku. Czyli Iga jest niewinna i zamierza narobić sobie siary przed całą szkołą. Uczniowska braci, to ja, Iga Czyż. I zamierzam wam zdradzić mój najbardziej wstydliwy sekret. Iga, nie! Mam na stopie znamie, które wygląda jak Abraham Lincoln. Czasem z nim sobie gadam i wtedy on mówi do mnie... Witaj, Igo. Jest na masakra i to z naszej winy. Nie mogę na to patrzeć. Ha? To pestka, Iga. Wiecie, co jest prawdziwym obciachem? Ja czasem tańczę tak. Ja nadal noszę kocyk z dzieciństwa i nigdy nie był prany. A ja daję majonez na włosy dla puszystości. Mam owłosiony palec u nogi. A ja pod czapką noszę w słoiku mleczaki. Ludzie, dlaczego to zrobiliście? Odkryliśmy, że nie byłaś nieznanym nadawcą. Papuk uszkodził śniadaniobota. I tak wyciekły nasze sekrety. Niesłusznie cię posądziliśmy. Przepraszamy. Sorki. Nasz błąd. Czy zdołasz nam wybaczyć? Co sądzisz, Abraham? Zostaliście ułaskawieni! Dzięki, panie prezydencie. To znaczy, że będziemy siedzieć w strefie rażenia tornada? Dość blisko, żeby je poczuć! W prognozie na dziś... recykling! Mutiadzias. Wow, kto to był? Nasza nowa lokatorka. Szybka jak wiatr i rusza się całkiem jak nawałnica. W dodatku użyła jej powiedzonka. Hej, to na pewno jest nawałnica. Widocznie zamieszkała tu na czas mistrzostw. O, JCMR! To znaczy, o, ja cię masz rację!
Przepraszam, Nikitas. Abuela, dlaczego nie powiedziałaś, że sprowadziła się do nas nawałnica? Co? Nie bądź dzieckiem. To pani Blanka Guzman. A teraz przepraszam, nie mam czasu. Muszę znów wyciągnąć Nelsona z nocnika. Abuela na pewno się myli. Ta Blanka to musi być nawałnica. Szkoda, że nie mamy pewności. No to może ją zapytamy. Mowy nie ma. Luchadora nigdy nie zdradza swojej sekretnej tożsamości. Ale gdybyśmy znalazły jej maskę, to byśmy miały pewność. A jak niby mamy ją znaleźć? Zostaw to mnie. To jest klawe życie. Jak urządzenie spa papugowi ma nas doprowadzić do mieszkania Blanki? Mieszka dokładnie tuż pod nami, więc do szczęścia wystarczy nam tylko jakiś mały przeciek. O, świetny pomysł, Rozalko! Więcej baniek, papug? A, zawsze. Wiesz co? Skoro sufit przecieka tu, może powinnaś sprawdzić łazienkę cioci Fredzi. A my zaczniemy sprzątać. Nikita, ty to umiesz pomóc. Okej, szybko! Znajdźmy maskę. T, D, L! To do dzieła! Tutaj jej nie ma. O! Tu jest jakiś pilot! Mega! Jesteś genialna! Znalazłaś! Pachnie zwycięstwem i bólem! Musisz przymierzyć! Ja? Nie. Okej. Nie schodzi! Daj, pomogę! No, hej! Kto zgasił światło? Świeże mango, zamawiam! Ona ma twarz! Żądam zwrotu kasy! Gdzie się podziała? Nie może być daleko! Maskę zabrał Sancho? Sancho, ta maska nie należy do ciebie. Masz ją natychmiast oddać. Mówię, że jak ją chcecie, musicie o nią zawalczyć. Dasz radę, Rozalko. Wracam za 2 sekundy. To będzie pestka. Jej! Już wiemy, gdzie jest ikra nawałnicy! Myślisz? Okej, okay, no dobra, koniec z miłą Rozalką! Oddaj mi maskę! I mamy nokaut! Mamy ją! Mamy ją! Mamy ją! Fularda nie pozwoli nam nawet na chwilę zbliżyć się do nawałnicy. Trzeba ją odciągnąć. Czekaj, znam sposób fularda na drażnienie przeciwniczek. Rób to, co ja. Zwycięski gdak, zwycięski gdak, zwycięski gdak, zwycięski gdak. Zwycięski gdak, zwycięski gdak, zwycięski gdak, zwycięski gdak. Morale, kocham ten dźwięk. Istna pojoluko. Zwycięski gdak. Albo nigdy. W prognozie na dziś wielki powrót! Nawałnica! Spuśćcie jej lanie! Uno, dos, tres! I nawałnica obroniła mistrzowski tytuł! Ludzie kochani, co za walka! Dostawa specjalna dla Rozalki! No nie. Kilku. Wesołego żartu ratonu! Numer z lipną klepką? Co to jest? Zlot amatorów? To tak na rozgrzewkę. Zero do zera! Zero! Nada! Dzięks, papuk. Trzyma punktację. Okej, okay. Zasady. 1 punkt za żart, minus 1 punkt za wtopę. Cały dom wchodzi w grę.
Ale nie wolno tykać Abueli, jeśli ci życie miłe. Uwaga! Żartoraton, czas zacząć! Żartoraton, czas zacząć! Tylko rzucę swoje rzeczy w twoim pokoju. Spokojnie. Dobra, więc mam masę pomysłów na żar... O! I mnóstwo do nauczenia. To do dzieła! Irek zeświruje od mojego prehistorycznego żartu. Dobra, to mój ulepszony śniadaniobot na... Wiedziałam, że nadejdą! A masz, stara gadzino! Dosyć! To tylko ja! Mój błąd. Śniadaniobot wstydzi się. Żegnam. Minus jeden punkt! Ja cię strasznie przepraszam. Zaraz posprzątam. Co? Ouch, 5 punktów karnych za żarty z sędziego. Przepraszam, Rozalko. Następny żart zrobię już jak trzeba. Ja chyba mam lepszy pomysł. Może zakradniesz się do Mercado śledzić Hirka i dasz mi znać, jakie żarty planuję. Bądź ostrożna. Rekonesans. Lecę! Iga, to było na Rozalkę. Sorki. Au. Minus 10 punktów dla Hirka. Ogłosiliśmy rozejm, bo żartoraton nam się nie sprawdza. No, niezła zmyłka. Wmawiacie mi, że już po żartach. Widzę cię. Iga, na serio. Masz świetne pomysły, ale mistrzem żartów nie zostaje się z dnia na dzień. Potrzeba czasu, a ty trochę jakby... Nie, rujnujesz im żartoraton! Papuk! Nie, ma rację. Może poćwiczysz i dołączysz za rok? Tak, wyluzuj. I tak miałam już dosyć żartów. Tylko nie chciałam was tak zostawić. Ale jak tak, to ja już spadam do zoo. Nie było zbyt brutalnie? Bardziej niż bombardowanie mango nie bolało. Słusznie. No, wojna na żarty wraca. Ty przodem. Dziękuję bardzo. I punkt dla Rozalki! Rozalko! Rozalko! Adela! Nie! Adelko, potrzebna twoja pomoc. Iga w tarapatach, a mamy nie ma. O rety, pomału. Co jest z Igą? Wszystkie małpy z Zoją ścigają. O nie, trzeba ją ratować. Chodź, Hirek, biegiem. O, co u licha? Atakują nas. Niko, a przecież się kumplujemy. Poszły sobie. Ciekawe dlaczego. Wąż! Wąż? Gdzie? Iga? Gdzie jesteś? Tutaj! Utknęłam i nic nie widzę. Powiedzcie, że Iga nie jest w wężu. Uciekałam przed małpami i wpadłam do tej ciemnej, lepkiej jaskini. Tak, jestem w wężu. Spokojnie, Iga, idziemy! Iga, przepraszam cię. Nie powinniśmy mówić, że nam psujesz żartoraton. Gdybyśmy cię włączyli, to by się nigdy nie stało. Nie szkodzi, Rozalko. Bo to był niezły żart. Iga? Okej, co tu jest grane? Na początku byłam na was zła, że mnie wykluczyliście. Potem postanowiłam się odegrać. Dałam Igorowi do połknięcia walkie-talkie w dużym indyku. To mega żart! Serio? O, dzięki! Sorki, że cię nie docenialiśmy. Za rok już tego błędu na pewno nie popełnimy. Wygrana? Dwie wejściówki do Nabiałolandii? Rozalko, to VIP-owskie zaproszenia na premierę mleczno-czekoladowego Shakera! Wygrałaś wejściówki, a ja tu od rana żłobię to mleko. Weźmiesz mnie, co nie? Wiadomo! Tak! Podobno tam tak trzęsie, że jeszcze miesiąc później cię telepię. Oblewasz mnie mlekiem! Połączenie zakończone. Rozalka!
Radar psia psiułki mówi mi, że przytrafiło ci się coś wspaniałego. Ale ty masz czuja. Skubana wygrała dwie wejściówki do Nabiałolandii. Jej! Jedziemy do Nabiałolandii! I owszem... Czekaj, a nie obiecałaś zabrać... Mojej najlepszej psia psiułki na wspólny wypad do parku rozrywki? I jeszcze jak! Nie do wiary, że na dnie butelki był jeszcze trzeci bilet. No wiem, nie? Miałam super fart. Okej, wchodźcie już. Widzimy się w środku. Okej, włazisz. Będziesz zadem. Co? Gdzie jest mój bilet? To jest twój bilet. Halloweenowy strój krówki mleczki Roberta. W nim luzacko wejdziemy wejściem dla pracowników. Mówiłeś, że znasz tu gościa. Bo znam. Ja jestem gość. Nie. Nie ma mowy. Spoko! Zostań se za bramą, gdy twoi kumple będą się tam bawić. Stój! Niech będzie, ale zadem jesteś ty. Widzisz? Mówiłem? To łatwizna! Zrzućmy ten kostium. Ej ty, ani kroku! O rety, nie do wiary, że już nas nakryli. Wyluzuj, bądź jak krowa. Spóźniasz się na zmiany, krówko mleczna. Chodź, odprowadzę cię na pastwisko. Co takiego? Nie pękaj! Widziałem mleczkę 100 razy. Zwykle tylko tam sterczy. Przecież to nie trudne. Uwaga, dzieci! Kto chce zobaczyć mleczkę wystrzeloną z armaty? Ale krzat! Rozwinęli się od mojej poprzedniej wizyty. I co my teraz zrobimy? Lecz najpierw świński taniec! Rozalka nie odpisuje na SMS-y. Czemu wciąż jej nie ma? Zadzwonię do niej. Zabawne. Zdawało mi się, że słyszy telefon Rozalki z krówki mleczki. Radar psia psiułki chyba dałby mi znać, gdyby Rozalka została krową. Masz, na dowód. Rozalka została krową? Rozalko, co ty tam robisz? Później ci wyjaśnię. Tylko nas stąd wydostań. Nas? Karol w krowie! Szybko, pomóż ciągnąć! A teraz moment, na który wszyscy czekali! Ale co z Karolem? Tak, nadal w krowie! Odpalamy za 3, 2, 1! Ognia! Akurat całkiem fajnie! Marzenia się spełniają! Bierzemy Karola i spadamy! Stać, wy tam! Wypadź stąd i wstydźcie się! Strasznie was przepraszam. Zepsułam nam dzień, bo wiecie, wygrałam tylko 2 bilety. A ponieważ oboje chcieliście iść, nie byłam w stanie między wami wybrać. Żeby nie było, że któreś z was faworyzuje. O, Rozalko, wcale tak nie myślimy. Jasne, że oboje chcieliśmy iść, ale zrozumielibyśmy. Pewnie, a w ogóle Tordza też wygrał 2 wejściówki. Gdybym wiedział, mógłbym się jemu wprosić. No rozrabiałam. Powinnam była się wam przyznać. Obiecuję, że od teraz będę uczciwsza. O, uścisk! Nauczyliście mnie dziś czegoś. Idźcie, bawcie się. Tak! Dziękujemy! Na mleczno-czekoladowy shaker! Proszę trzymać ręce i nogi wewnątrz shakera. I spieniamy! Ty, Rozalko, nic ci się nie stało? Ze mną w porze, ale z deskorolką nie bardzo. Panie Nakamura, co się stało? Czyżby koty i was dopadły? Nie, nadwyrężyłem sobie plecy. Jednak łyżwy są nie dla mnie. Możemy panu wyprowadzić Nelsona. Naprawdę? Bardzo byście mi pomogły. Dziękuję, dziewczynki. Zaraz wam coś dam za fatygę. O, nie musi pan płacić. Nonsens. Za wyprowadzanie psów zwykle się płaci. Mogłybyśmy z Igą regularnie wyprowadzać Nelsona, gdyby pan chciał. Muszę uzbierać na nową deskorolkę. A ja zbieram na naturalnej wielkości podobiznę Juna Kłana. Czyż nie jest cudowny? Spróbuj się we mnie nie zakochać. Bardzo by mi odpowiadało, gdybyście wyprowadzały Nelsona. Tylko pamiętajcie, żeby nie spuszczać go ze smyczy. Bo pewien rakasz nic, tylko wypisuje wszystkim mandaty. Raz, proszę. Jasne, będziemy ostrożne.
A czy mogłybyście mnie obrócić, żebym dał radę wejść do budynku? Dobra, jeśli będziemy wyprowadzać Nelsona raz dziennie, 5 razy w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu, to zgromadzimy potrzebną kwotę w 2,5 miesiąca! Jejku, tak strasznie długo trzeba czekać. Iga, mam pomysł, może znajdziemy więcej psów do wyprowadzania. I uszkodzimy ich właścicielom plecy? Myślałam raczej, żeby ich zapytać, czy nie chcieliby, żeby im wyprowadzać psa. Racja, też dobry sposób. Lecimy? Do nas to w tę stronę. Wiedziałam! Zgodnie z moimi obliczeniami będziemy miały dość kasy, żeby przez weekend robić zakupy marzeń! Czad! Jeśli będziemy je regularnie wyprowadzać, będzie nas stać na całe mnóstwo innych rzeczy! Ja chcę ten ekstra kask i ochraniacze, a właściwie to wszystkie cuda z tej strony! A ja sobie sprawię podobiznę wszystkich członków 12 znaczy północ i ich t-shircik i pościel albo lampkę! Czemu wybierać? Z tą całą forsą kupisz sobie wszystko! Ekstra! O nie! I co teraz? Zaczekaj, mam pewien pomysł. Kolekcja zwierzęcych gwizdków mojej mamy. Zobaczmy, gwizdek na morszwiny, gwizdek na żyrafę, a i tutaj jest gwizdek na psy. Patrz, to działa! Przynajmniej trochę zadziałało. Dobrze, że choć Jaskierka i Nelson wrócili. No dobra, wyrzuć to z siebie. Fuj. O, tam jest! Ej, musicie za to zapłacić! Sorki. 9 dolców za mortadele? No nie. Mamy 5 psów, zostały jeszcze 3. Raju, Wacław idzie! Zobaczy, że brakuje jednego z jego psów. Szybko, chowamy się! Witaj, Wacławie, co ci podać? 2 hot dogi, ze wszystkim proszę. Jejku, Bruno, skąd ty bierzesz te hot dogi? Szczekają prawie jak moje psy. Najświeższe w całym mieście. O, fuj. To pewnie nasz nowy hot dog z potrójną fasolką, co to go wcześniej zjadłem. Właśnie sobie przypomniałem. Szczęśliwego Narodowego Dnia Hot Dogów. Twoje ulubione. 2 hot dogi z ekstra zieleniną. Na koszt firmy. Poszedł sobie? No. Dzięki, Bruno. Mamy u ciebie dług. Za 2 hot dogi. No, do znalezienia jeszcze korniszon, mały Staś i Lalo. Mały Staś uważa, że jest kotem. Popracuję nad tym. Aha, faktycznie jak kotek. Patrz, jest korniszon. Korniszon, no co ty? Nie możemy jej oddać Margericie w tym stanie. Rozalko, zaoferuję rodzinną zniżkę na kąpiel psa. Dobra, a teraz co z Lalem? Może ja mógłbym pomóc? Wiecie co? Odpalcie mi dychę, to go znajdę. Dychę? Albo powiecie, abuelo, żeście go zgubiły. Interesy z wami to przyjemność. Karol! No nie, tracimy znacznie więcej pieniędzy niż zarobiłyśmy. Ale przynajmniej odzyskałyśmy wszystkie psy. No, kąpać to ona się nie lubi. Dobra, plan jest taki. Ty ich tu zbabisz, a ja skoczę z liny i ich docisnę. Ale nie będzie im przykro? O to się nie martw, jakoś to zniosą. Skanalizuj swoją agresję. No dalej, dasz radę. Co cię rozwściecza? Znajdź swój czuły punkt. O, motylek! Iga, czekaj! Iga, uważaj! Iga, gdzie jesteś? Niespecjalnie się bawisz, prawda? Nie, skąd? Tak właśnie robią radioaktywne ludzkie glutki. Chowają się. Spokojnie, Iga. Może wrestling nie jest dla ciebie. Przepraszam. Wiem, jak bardzo go lubisz. Nie martw się. Znajdziemy inne zajęcia do wspólnego chodzenia. Coś, co podejdzie nam obu. Dzięki. Widzimy się na Algebrze! Zobaczmy. Dramat, jubilerstwo, robotyka, stolarka... O, co? Czekaj, robotyka? Musowo! Nie, wcale nie wchodzi w grę. Możemy, Rozalko, możemy, please!
Brzmi całkiem nieźle. Spróbujmy. Hej, Rozalko, mogę pożyczyć twoją broszurkę? Ucznictwo raczej nie jest dla mnie. Jasne, Ludwiś. Jeśli rozważasz Lucha Libre, uważaj na becie. Robotyka. Mój robot śniadaniowy zrobi wszystko w kuchni. Jajka, bekon, tosty, naleśniki. A jak ci idzie z twoim? Nieźle. Wreszcie udało mi się wyczaić, że ten dynks pasuje do tego dynksa. Auć. Mam świetny pomysł. Może pomożesz mi przy moim robocie? Sztos! Zwłaszcza, że głodna jestem jak wilk. Prawie skończyłam. Możesz teraz podłączyć sensor oka do silnika? No jasne. Dobra, gotowe. Marto! Kto jest gotowy na śniadanko? Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Może zaczniemy od placuszków? Pewna jesteś, że dobrze tam podłączyłaś? Jestem pewna na 80%. Albo może 60%? To może lepiej go wyłącz, żebym to sprawdziła. Pora na śniadanie. 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 Wyłącznik awaryjny. Słuchaj, Iga, wiem, że zależało nam na wspólnych zajęciach pozalekcyjnych, ale czas nagli. Musimy wybrać do jutra. No wiem. Żal mi to mówić, ale może powinnaś zapisać się tam, gdzie masz największą frajdę, czyli na Lucha Libre. Ale tak bez ciebie? A jaki mamy inny wybór? Fakt, może masz rację, a ty zapisałabyś się na to, co ty lubisz, czyli robotykę. O, Iga, czy ty płaczesz? Nie, to atrament z mątwy, ale smutno mi. No wiem, mnie też. Jej, co wy dziewczyny, jakieś robotyczne Lucha Libre otwieracie? Co? Nie. Znaczy tak. Tak, otwieramy zajęcia z robotyki Lucha Libre. I na bank będziemy robić to razem. Dobra, Ludwiś, możesz zaczynać mecz. Hej, roboty, chcę mieć tu uczciwe starcie. Żadnych ciosów poniżej pasa. Do boju! Pokonam cię, Iguniu. Tylko spróbuj. Robo Libre. Zaczynamy! Jazda! Jazda! Czy ja też mogę dołączyć? Spok! No pewnie! Jeju, banknot 100-dolarowy! O, kurza melodia! Przypomniałem sobie, że rano zgubiłem portmonetkę! Dzięki za znalezionko! Akurat, Karolku! Dorzucimy do rzeczy znalezionych? No nie wiem, ktoś może tych pieniędzy potrzebować. Nie można ich od tak upchnąć w jakimś pudle. Może poszukamy właściciela? Udowodnię wam, że to moje! Mój banknot jest z portretem Abrahama Waszyngtona! Nawet nie ma takiego prezydenta! Jak nie, jak tak! Znaleziono portmonetkę. Przy tylu ogłoszeniach ktoś musi zadzwonić. O, jacie! Ta pizza pachnie nieziemsko! No, zróbmy przerwę i skoczmy coś wrzamać. Strasznie zgłodniałam przez to ganianie. Chwila, ale nie mam przy sobie kaski, a ty? Nie, tylko tę znalezioną 100-dolarówkę. Może mogłybyśmy sobie pożyczyć stamtąd odrobinkę? Pewnie! I rzecz jasna oddamy wszystko co do grosza w trybie pilnym. Się rozumie. Nie ma sprawy. No, obkleiłyśmy całą okolicę. Teraz wystarczy tylko zaczekać na telefon. Przepraszam! Ło, co tu się dzieje? Wypuścili dziś nową grę! Kowboje kontra klauni! Salon Gear Galaxy. Słyszałam, że podobno jest świetna. Pożyczymy sobie jeszcze troszkę? No tylko parę dolców, przecież i tak oddamy. 20 dolców na grach schodzi migiem. Szczególnie, gdy mają tam fotobudkę. Ale nie ma sprawy, bo więcej już nie pożyczymy ani grosza. Tak, musimy być odpowiedzialni. Orzesz ty! Parada pingwinów! O rety, a po filmie spotkanie z pingwinami.
Nie wiedziałam, że pingwiny rozdają autografy. Ja też nie. I to za jedyne 10 dolców. Nadal zero telefonów w sprawie portmonetki. Może wracajmy do domu i tam zaczekamy. Tak, i bez względu na wszystko nie wydamy już ani grosza. Nawet żeby nie wiem co. Dajemy słowo? Rozalko, przyrzekam, że nigdy, przenigdy. O, ja cię! Czy w tym sklepie muzycznym promują 12, znaczy północ? Promocja! Tylko dzisiaj! Ale przysięgałyście! Cicho bądź, ucisz go! No i po pieniążkach, ale okazje były za dobre, żeby odpuścić. No wiem, szczególnie ta gofrownica z Junem Kłanem. Nie mogę się doczekać, by być częścią twojego zbilansowanego śniadania. Halo? Rozalka, tu Matylda. Widziałam ogłoszenie w sprawie portmonetki. Jeśli brązowa ze złotym zapięciem i 100-dolarowym banknotem w środku, to moja. No nie wiem, twoim zdaniem brązowa? Czy może raczej w ciemnym beżu? Tak, pani Matyldo, to pani. Cudownie! Za 2 godzinki podjadę do Mercado, żeby ją odebrać. Spoko. Czemuśmy wydały tę całą kasę? Ja nawet nie lubię gofrów. Ja też nie. Wolę naleśniki. Bez urazy. Się nie gniewam. Ja mam 7 dolców, a jak u ciebie? Jedyne, co znalazłam w skarbonce, to kartka od taty. Musiał pożyczyć, żeby zapłacić za pizzę. Okej, w takim razie mamy do zdobycia 93 dolce w 2 godziny. Powinnyśmy docisnąć tatę, wisi mi z procentem. Dobra, spróbujmy. Tata miał przy sobie tylko piątaka, ale rzucił mi pewien pomysł. Rób to, co ja. Depnij, tato! Napiwki. Pokazik! O, możecie nam wrzucać pieniążki. Hej! Uważaj! Hej! Znajdźcie sobie własny wagon, ten jest mój! Weź odpuści go. Pani Matylda będzie tu lada chwila. Musimy po prostu się przyznać. No hej, cieszę się, że znalazłyście moją portmonetkę. Dzień dobry, pani Matyldo. W tej kwestii idzie o to, że czegoś w niej brakuje. 100 rzeczy dokładnie. My wydałyśmy te pieniądze. Że co? Strasznie przepraszamy. Sądziłyśmy, że nikt się nie odezwie. Nie powinnyśmy były, ale ta pizza tak upojnie pachniała. A potem puszczali ten nowy film o pingwinach, no i trochę nas poniosło. Zrobimy wszystko, by pani to wynagrodzić. Dosłownie wszystko. Czujemy się podle. Ja też nie najlepiej się czuję. Ale wy dwie, zdaje się, macie poczucie przyzwoitości. Wiecie, przydałaby mi się jakaś pomoc. Jak mi pomożecie, puścimy to w niepamięć. Umowa stoi! Prosiła, żeby ją najpierw nakarmić. Masz, usadź ją w foteliku, ja wyjmę Amciu. Holi, samolocik leci! Otwórz proszę hangar! Spokojnie, mamy turbulencję. Daj, ja spróbuję. Zdaje się, że ona nie jest głodna. Przecież to niemowlę, możemy ją zmusić. Znaczy, to chyba normalne. Wiesz, czytałem kiedyś w książce o karmieniu niemowląt, że jeśli pokażesz dziecku, jakie jedzenie jest pyszne, ono też je polubi. Czemu ty czytasz takie książki? To było w poczekalni u terapeuty. Wiesz, bardzo fajną biblioteczkę tam mają. Co nam szkodzi spróbować? Holi, patrz na musik, jaki on pyszniutki! Pyszny, pyszniutki! Szwagier, czemu na tym słoiku jest piesek? Obrzydliwe doświadczenie, ale lepsze niż wybieranie kocich kup u ciotki. A propos kup. Kupka. Jakoś chyba dam radę. Milion razy widziałam, jak mama to robi. O matko! Szwagier, powiedz coś! Całe życie przeleciało mi przed oczami. Ja spróbuję. Czytałem o tym w Łupsi, dzidzia zrobiła kupcie.
Dziwne dość. Twoje życie przeleciało mi przed oczami. To jakiś gaz promieniotwórczy. Promieniotwórczy mówisz? Opłaca się mieć siostrę kochającą fizykę nuklearną. Tak, obrzydliwe doświadczenie. Owszem, ale lepsze niż masowanie serów ciotki. Nigdy do tego nie wracajmy. O-o, ktoś z nas chyba jest gotów na drzemkę. Nie teraz, co ty, musimy dziecka pilnować. A, mówisz o niej. I tak oto przepiękna królewna Hania oraz mężny rycerz Cezary żyli bardzo długo i szczęśliwie. Natomiast brzydki i przebiegły rycerz Robert został przy... Cezary, wystarczy, bo będzie miała koszmary! Hurra! Hurra! Witajcie, kosmiczni kadeci! Mam na imię Teresa i będę waszą instruktorką. Gotowi na pierwsze zajęcia? Będziecie szukać kamieni księżycowych w prawdziwych skafandrach kosmicznych. Kamienie księżycowe! Skafandry kosmiczne! Co bardziej męczące niż wygląda w telewizji? Mój inhalator! Ja go złapię! Ale ekstra! Będziemy żyroskopami! Wie pan, jesteśmy zawodowcami i bez obaw można nas włączyć na jedenastkę! Oj, to jest szansa intensywniejsze niż się spodziewałem! To samo u mnie! Czy mógłby pan proszę zmniejszyć do 9? Ups, zły guzik! Sorki, chłopaki! Gdzie jest ustronie dla kosmonautów? Pragniemy się odświeżyć. Raju, Czarek, musisz to zobaczyć. Tylko spójrz. Prawdziwa kosmiczna toaleta. Ciekawy, jak się spuszcza. O, sądzę, że tą wajchą. Ratunku, kosmiczna toaleta mnie wciągnęła. Trzymał cię. Zeżarła mi trampka. Cieszysz się na nasz pierwszy kosmiczny obiad? Teraz jakby ciut mniej się cieszę. Na pewno nie smakuje tak, jak wygląda. Jejku, ależ ja się myliłem. To chyba najbardziej rozczarowujący moment w moim życiu. To jest genialnie! Wiesz, że za mniej niż 24 godziny nasza kolejna symulator lotu? Symulator lotu? Fajowo! To najtrudniejsze zajęcia na obozie. No, kilku kadetów gdzieś tam było i troje zemdlało. Taki hardkor. Nie mogę się doczekać. Nawet śmietnik mają tu kosmiczny. Witajcie w symulatorze lotu. Co? Trzeba popracować nad umiejętnością czytania map. Lepiej wydostańmy się stąd, zanim się zacznie. Drzwi zablokowane. Przygotować się do startu. Proszę zająć miejsca. Rozpoczynam odliczanie. 3, 2, 1. Start! Waszym zadaniem jest bezpiecznie przelecieć przez pas asteroidów. W przeciwnym wypadku wasz statek zostanie zniszczony. W prawo! W prawo! W prawo!
lewo! O nie, ostro w lewo! Bum! Alarm zderzeniowy. Zderzenie czołowe. Poważne uszkodzenie kadłuba. Systemy podtrzymywania życia się odłączą, o ile nie zostaną naprawione. Jak my niby mamy to zrobić? Włóżcie kombinezony kosmiczne i opuśćcie statek. Zlokalizujcie migający panel. Wyłączcie go przed upływem czasu, żeby ukończyć misję. Dobra, Cezarku, damy radę! Pozostało 60 sekund. 59, 58, 57, 56. Tam jest panel sterujący! 20, 19, 18. Kadecie Czarku, zainicjować kontrzap i skok! Przyjąłem! 3, 2, 1. Udało się! Misja ukończona. Dezaktywacja zerowej grawitacji. Czy ktoś mógłby nas stąd zdjąć? Zasada 20-20. Ostatnio od tego popadliśmy w kłopoty. O, ej, patrz, jest Robert. Naprawdę? Gdzie? Przymierzalnia. Co robi w sklepie z sukienkami? A skąd masz tę lornetkę? Znowu jest z jakąś obcą laską. Ha! Wiedziałem, że mamy rację. Dosyć tego. Siłownia. Nie ma wątpliwości, że Robert zdradza Anię. Tylko namierzyliśmy nie tę dziewczynę. No wiem, też jestem wściekły. Racja, nie daruję mu. Jesteśmy umówieni na później? Nic ważniejszego w życiu nie mam. Nic ważniejszego w życiu nie mam. Oszust i wielbicielki. Musimy powiedzieć siostrom. Po tym, co było ostatnio, nie wiem, czy nam uwierzą. Najpierw zróbmy mu zdjęcia. Słusznie, to idziemy. Proszę te przymierzyć. Pasuje pani do oczu. Nie no, a ta co za jedna? Mimochodem odkryliśmy znacznie większą aferę. To zakłamana szuja, bigamista, zdrajca i bawidamek. Szybko, jedziemy za nimi. Pozwól, że ja narzucę tempo. Pracuję nad rzeźbą łydek. Jestem zbulwersowany. Z przypadkową dziewczyną nie jedzie się na wzgórze całowania. Teraz się mamy, ty kobieciarzu. Za tym wozem! A teraz dokąd on lezie? To się robi niepoważne. Kurczę, niewiele zobaczymy. Kto jest super grzeczny? Nie robuś. No to leć, piesku. Jest w środku. Kręcenie z szyi wywołuje u mnie mdłości. Zrzucaj ciuszki, kotku, i zaczynajmy już. Nie wolno mi oglądać filmów nie dla dzieci. O, tak, ja też cię kocham. O, jaka śliczna. Obrzydliwość. Do suczek też ma słabość. A co tutaj jest? To jakiś podziemny klub dla zdrajców. I gdzie on jest? Chyba nie uciekł. Jeny, facet potrafi zaskakiwać. Biżuteria. To ta z centrum handlowego. Idziemy! Oczom nie wierzę! Czas się oświadcza! Koniec, dosyć! Musimy to zgłosić! Proszę, proszę, proszę! Czyżby to nasz misiaczek? Będziesz świętował swoje zaręczyny, Roberto? Swoje zaręczyny? Co? O, więc nie umówiłeś się tu z narzeczoną? Kogo zaprosiłeś? Blondynę, kolesia czy psa? Nareszcie się policzymy! No! Mamma mia! Moje linguini dimsum!
Co tu się dzieje? Hania? A co ty tutaj robisz? Co wy tutaj robicie? Przepraszam, że dowiesz się w ten sposób, ale niestety Robert cię zdradza. Ej, Kirek, a o czym ty mówisz? Już mówię, o czym mówię! Wyjaśnisz nam to? Jasne! To moja koleżanka z pracy Dana, z domu handlowego. Pomogła mi wybrać dla Hani kolczyki i sukienkę. To jest Monika, przewodniczka. Pokazała mi najromantyczniejsze miejsce na randkę z Hanią. A to Pam, koleżanka z pracy w pralni. Dobieraliśmy garnitur. O, a to trener. Poznaliśmy się w autobusie. Trenuje u niego taniec. A, no tak, jeszcze to sąsiadka Czarka, czyli Tosia. Koleżanka z pracy z pizzerii. Uczyła mnie, jak zamówić po włosko-mandaryńsku. O, jacie! Więc co do psa też się pomyliliśmy. Przepraszamy bardzo. Chyba naciągnęliśmy delikatnie fakty. Sami zaprojektowaliśmy. Harek Młodomski, najlepsi kumple. Ciacha i wizytówki? To wasz plan? Ja jeszcze planuję użyć skojarzeń, by zapamiętać wszystkie imiona. Jak Hela medale zbiera. Wow, chwila, moment. Takie rzeczy to oblecą w podstawówce. Szkoła średnia jest inna. To dżungla. Jak wparujecie tam z ciastkami jak para cieniasów, to pożrą was żywcem. Pożrą żywcem? O nie, spóźnimy się. Hej, zgubiliście się? Nieźle kombinujesz, koleś. Lecz nie z nami te numery z wrapianiem świeżaków. Aleś mu dał, Czarek. Ten koleś był w punkt. Dzięki. Moi tatowie oglądali wczoraj film policyjny. To chyba pracownia plastyczna. Pracownia foto. Pewnie tu są te zajęcia z akwareli. Żarty, czy to są zajęcia z akwareli? Nie, z fotografii, a wyście zniszczyli nam miesiąc pracy. Policzymy się po szkole. Bądźcie na boisku o 3:00. Sądzisz, że ona zaprosiła nas na jakiś mecz? Nie, tam mamy soluby. Trudno, wkurzyliśmy fankę fotografii, ale na pewno uda nam się to jakoś załagodzić. Już układam w myślach list z przeprosinami. Chodź zaklepać sobie miejsca, druga zasada Heli. Te wyglądają całkiem nieźle. I mamy stąd świetny kontakt wzrokowy z nauczycielem. O, hejka! Sorki, ale to są nasze miejsca. Pierwsi tu byliśmy. Słuchajcie, tu miejsca są stałe i te są nam przypisane. Ta, już ci wierzę. No ruszcie się! Ale cynia, nie siedzicie na swoich miejscach? Wymagam, by uczniowie byli gotowi do pracy w chwili dzwonka. Obojgu stawiam jedynkę za nieprzygotowanie. Spotkamy się na boisku o 3:00. Jakim cudem mamy już tylu wrogów? Nawet tu jeszcze nie chodzimy. Wyluzuj, to dzisiaj ostatnia lekcja. Postarajmy się grać bezpiecznie, żeby nikogo więcej nie zrazić. Słusznie. Uwaga wszyscy, cały ranek froterowałam tę durną podłogę przed jutrzejszą akademią, więc dziś nie ma meczu, obejrzycie sobie film. Doskonale. Nie ma szans, byśmy tu coś sknocili. Mi się, kto to zrobił! Pamiętaj o zasadzie numer 3. Nigdy nie przyznawaj się do winy. Skoro nikt nie chce się przyznać, to zapomnijcie o filmie. Zamiast tego wszyscy sprzątają. Nie przejmuj się, Hirek. Gdybyśmy się przyznali, bylibyśmy teraz jak ten, co puścił Bąka. Ach wy! Widzimy się na boisku o... Tak, tak, wiemy. Na boisku o 3:00. Ale co się u licha stało? Graliśmy według twoich zasad, lecz nie wyszliśmy na tym dobrze. Mają nas za leszcze i chyba się nie mylą. Tak, dzięki za twoje świetne rady. Przepraszam, chciałam wam oszczędzić tego, co przytrafiło się mnie. Aż zrozumiałam, że jak będę zgrywać twardzielkę, to inni zaczną mnie szanować. A skoro udało się mnie, pomyślałam, że was też tak uchronię. Jej, nie miałem pojęcia, przez co tu przeszłaś. Ja też nie. To miłe, że starałaś się nam pomóc. Nawet jeśli to będzie bolesne doświadczenie. Nie będzie, bo ja wezmę to na siebie. Nie, nie, nie! My musimy iść. Część z nich może tu nadal być w przyszłym roku. Jak ty pójdziesz za nas, pomyślą, że jesteśmy mazgajami. Ale jak się nad tym zastanowić, to czy to by było takie złe? No dobra, dobra. Ugh.
Wygląda na to, że nie musicie dawać nam wycisku, bo sami potrafimy to zrobić. A wcale nie zamierzaliśmy was bić, tylko ciut nastraszyć. Udało się wam. Już trzecią koszulkę przepociłem. Ej, młody, upuściłeś. Ej, czy to są jakieś ciasteczka? Tak, domowe. Częstujcie się. Jej, dobre są. Jak się nazywacie? Jestem Czarek Młodomski, a to Hirek Harmidomski. Znani również jako Harek Młodomski. Harek Młodomski, najlepsi kumple. Wow, te wizytówki są tak durne, że aż są fajne. Hej, Hela, ten butliwy to twój brat? Tak. On i jego kumple są w porządku. Widziałeś to? Muszę zabrać tę chusteczkę na pamiątkę. Okej, próbuj, będę cię krył. Zdobędę tę chusteczkę. Ej, no, a wy co tu znów kombinujecie? Mieliście zająć miejsca, pamiętacie tekst? Cisza na planie i akcja! W tym wyjątkowym odcinku Ark będziemy polować na ducha pewnego dozorcy, Janusza. Miejscowi mówią, że do tej pory od czasu do czasu słychać, jak krząta się po tym pustym domu. Halo? Halo? Czy jest tu pan, panie Januszu? Mamy znak! Janusz jest w domu! Co ty? Nie baw się światłem! Łowczy zjawa poluje na ducha! To urządzenie namierzy ducha z dużą dokładnością. O, tam gdzieś jest! Aha! Zapędziłem cię w kozi róg, Januszu! Strzelać żelatyną! Ognia! Ognia! Aha! Ektoplazma! Duch mnie atakuje! Ileż to on ma siły! A masz! Wessany! Sorry, Janusz, jesteś uziemiony! Uziemiony! Co się stało? Ogłuszyło mnie, nie słyszę! I stop! Dzięki, dobra robota. Dzięki za pomoc przy żelatynie. Nie mieliście mi strzelać w twarz, ale spoko, git. To było jeszcze bardziej wiarygodne. A więc to wszystko to ściema. Ile myśmy zmarnowali czasu na oglądanie 5 sezonów tego programu, zamiast się uczyć gry na banjo? Dzieciństwo. Przyjacielu, wiem, że łowczy cię zdenerwował, ale... Zdenerwował? Jestem mu wdzięczny. Zdałem sobie sprawę, że byłem naiwny. Skoro on jest podrobiony, to wszystko inne też jest nieprawdziwe. Talerze upamiętniające operację burza słodkości? To też pewnie ściema. Nikt nie skarmelizowałby 100 kremów brule w 5 minut. Hełmy chroniące przed porwaniem przez kosmitów? Kosmitów nie istnieją. Czarku, nie rezygnuj ze wszystkiego, w co w życiu wierzyłeś. Tak, czemu? Czuję, że muszę. Muszę. Błagam, to był twój radiobudzik. A. Jest gorzej niż myślałem i wiem, kogo za to winić. Dokąd idziesz? Pogadać z kimś o duchach. Łowczy zjawo, o ile tak się nazywasz. Mówiłem wam już przecież, kasa będzie w środę. Ja u was nie pracuję, jestem fanem. To znaczy, byłem, ale zobaczyłem, co naprawdę się tutaj wydarzyło. Ja z tym mogę żyć, ale mój przyjaciel jest zdruzgotany. Był twoim wielkim fanem, co tydzień pisał do ciebie listy. Co, ten Czarek? Tylko on zauważył, że zmieniłem kostium na bawełniany. O, fatalnie się stało. Nie robię tego przecież, by oszukiwać. Chciałem łapać duchy. To czemu tego nie robisz? Wymogi telewizji, napięte terminy. Gdy brak prawdziwych duchów, trzeba sobie radzić. A teraz Czarek sądzi, że wszystko, co w życiu kochał, to ściema. Chciałbym to jakoś odkręcić, ale nie wiem jak. Przecież to jasne, że prawdziwego ducha tu nie ma. Na pewno? Halo? A, chłopaki z ekipy! Dobrze, że jesteście! Wyczuwam prawdziwego ducha! Nie jesteśmy z ekipy. I dlaczego mielibyśmy ci w ogóle wierzyć? Ponieważ wiśniowy napój zapadł mi się pod ziemię, a każdy wie, że ten cały dozorca Janusz uwielbia wiśniowe napoje. Wow, to rzeczywiście 100%ówka. To dość realistyczne. O, szufla dozorcy Janusza! Wiśnia? Jest to on! Próbuję nawiać! Co wy na to? Wesiemy go?
Patrzcie, tam jest! Ja pójdę! Ja! Pomocy! W szafie jest! Chodźcie za mną! Teraz! Mamy go! Aha! Wyssany! Tak! Niesamowiaście! Genialna robota, brawo! Idę do domu napisać list do ciebie! Od razu! Znów wierzę! Znów wierzę! Jak do tego doszło? Zakaz biwakowania. Ekstremalne niebezpieczeństwo. Czy to nie nasz szałas? Robi się tama! Tak! Uratowani! I to dzięki temu, że zbudowaliśmy szałas jak twardziele! Kirku! Jesteś cały? W porządku, wylądowałem na super miękkim głazie! To nie głaz? Głaz! Tacy twardziele jak my dadzą sobie radę, co nie, Fonflu? Czarku, jesteś cały? W porządku. Wylądowałem na super miękkim głazie. To nie głaz? Gniazdo pszczół! To nadal jest sytuacja, w której twardziele sobie radzą. Najważniejsze, że nie pada. Nie zniechęcimy się! Szwagier, wiem, że taki twardzi jak ty uzna to za cieniarstwo, ale jestem głodny i zmokłem i zmarzłem. I trochę chciałbym być z tatami w schronisku, wsuwać tam drożdżówki. Też bym chciał. Sam siebie oszukiwałem, przyjacielu. Nie jestem twardy. Tyle lat spędziłem w towarzystwie kobiet, że już dla mnie za późno. Jeśli pozwolisz, przytulę głowę do milusiego, miękkiego głazu. To nie głaz! Niedźwiedź! Czarku, udajemy martwych! Szwagier, to było genialne! Jak wpadłeś na ten pomysł? Ach, nie rozerwę cię, skoro już umarłaś! Nauczyła mnie tego mała Hola. Czy uczyła cię też o rozgrzewaniu? Nie, ale Honia owszem. Będę nosiła to poncho przez 5,5 roku. Kluczem jest podszycie z futerka. Wow, jestem z ciebie dumny. Kluczem jest podszycie z kory dębu. A teraz, Cezary, wracamy do domu. Którędy? Oczywiście, że... Tędy! Hala mówiła, że mech porasta pnie drzew od północnej strony. A tatowy czekają w schronisku północnym. Idziemy za mchem. I jak mamy to pokonać? I świetnie, Grzdylu! Dzięki plecionkom syluwa będzie rokowa! Rokowa! I jeżeli spleście ściśle, to są wytrzymałe jak lina. Co nie, Mietku? A pewnie, koleżanko. Ale okienko coś przymaławe. Dwa w tył nad pierwszym. Wytrzyma. Genialnie, Kirku. Z czego uplotłeś tę świetną linę? Błoto ukoi piekącą skórę. Och, już mrowi, znaczy, że działa. Łagodzi oparzenia słońca, trującego bluszczu oraz pryszcze i trądzik. Jak usunąć z drogi tego kolosa? Posuń się, daj działać! Podnosić trzeba nogami, nie plecami! Widzisz? Jak ty utrzymujesz równowagę? Oczy przed siebie, broda do góry, pośladki spięte. Dzięki za podpowiedź. Działa jak marzenie.
Machanie ręką możesz sobie odpuścić. Foflu, patrz, udało nam się wrócić! Padam z nóg. Bachnę się tu, poczekam na tatów, na tym miłym, miękkim głazie. Patrz, to jednak zwykły głaz. Będę musiał to oddać. Cezar, nawet się nie wasz. Nie zasługuję na nią. Oszalałeś? Opuściłeś jeden dzień z ilu. Tysiąca to nadal rewelacyjny wynik. Idealna frekwencja. Jak sądzisz, co to znaczy? Tyle, że ja właśnie odkryłem, że... Chciałbym, młody młodoski, żebyś został moim asystentem. To wielka odpowiedzialność. Będziesz codziennie wciągał flagę, pomagał pani Stefie z papierologią, czuwał nad jadłospisem stołówki, nadzorował szatnię i czytał poranne ogłoszenia. Lecz jeśli się postarasz, to kto wie, młodoski, kto wie? Może pewnego dnia sam zasiądziesz za tym tutaj biurkiem? Tak się cieszę z twojej nominacji, Czarku. Oj, przyda mi się pomoc przy najnowszym projekcie. Digitalizacji wszystkich danych uczniowskich. Dane uczniowskie? Także te o frekwencji? A jakżeby inaczej, Ponczusiu? Ogłaszam kod karmelkowy. Pani Stefa digitalizuje dane uczniowskie i odkryje, że twoja frekwencja nie była idealna? Dokładnie, ale mam już plan. Wchodzę! Wrócę do szkoły po wyjściu Dyra i pani Stefy, by usunąć moje akta. Wchodzę! Wiem, że to ryzykowne i zrozumiem, jeśli nie będziesz chciał się mieszać. Wchodzę! Lecz wiele by dla mnie znaczyło, gdybyś... Czekaj, powiedziałeś wchodzę? 3 razy. O, jesteś najlepszym kumplem. Nikt się teraz nie dowie, że skłamałem w kwestii idealnej frekwencji. Sukces! Sukces! Co pan woźny tu jeszcze robi? Sądzisz, że usłyszał to, co powiedziałem? Myślę, że nie. Musiał. Tu się straszliwie wprost niesie i zaraz powie wszystko Dyrowi, który mnie przesłucha, a wtedy ja wymięknę jak lody, bo tak już mam. Nic nie zostanie z mojego nowo odkrytego marzenia. Cezarku, zachowaj zimną krew. Musimy coś zrobić, by woźny nie puścił pary. I chyba wiem co. Toalety świecą na błysk. A jak u ciebie? Osad z mydła i pleśni prawie zeszły. Obawiam się tylko, że zapach zostanie na stałe. Armidowski? Młodowski? Czy wy tu sprzątacie? Tak, przyda się panu czasem pomoc. Ej, no panowie, wdzięczny jestem. Nie tknąłem tej łazienki od wielkiej powodzi w 2012. Już pan nie musi. Wie pan, jak to mówią, ręka rękę myje, nieprawdaż? Udało się! Teraz już nikt się nie dowie, że skłamałem na temat frekwencji. Myślisz, że trener Pacowski słyszał, co powiedziałem? Myślę, że nie. Musiał! Tu jest akustyka jak w filharmonii! Czarek, naprawdę sądzę... Musimy się upewnić, że trener nie puści pary. I chyba wiem jak. Karmidomski? Młodowski? Co wy robicie pod moją łodzią? Usuwamy uporczywe narośla, panie trenerze. Trzeba dbać o pańską piękną łódź. Co was napadło? No wie pan, jak to mówią. Panie trenerze, ręka rękę mije. Chyba masz tam za mało tlenu, młodoski, co nie? Mamuś, wyczyściłem łódź z narośli. Dostanę teraz kieszonkowe? Mało brakowało. Gdyby trener wygadał Dyrowi, że skłamałem o idealnej frekwencji. Hej, byłoby po mnie. Czy pani pielęgniarka słyszała, co mówiłem o mojej frekwencji? Moja odpowiedź w ogóle ma znaczenie? Jasne, że słyszała. Bryza jeziora przyniosła jej mój głos. Musimy się upewnić, że pielęgniarka nie puści pary. I ja wiem, jak to osiągnąć. Cezary Młodowski jest podłym kłamcą. Moja frekwencja wcale nie była idealna. Mój charakter też nie jest. Nie zasługuję, by być asystentem dyrektora ani przyszłym dyrektorem. Z wyżej wymienionych powodów składam rezygnację z zajmowanego stanowiska. Młodowski, ktoś podszywał się pod ciebie przez radiowęzeł! Nie, panie dyrektorze, to byłem ja. Nie byłem z panem szczery. Opuściłem jeden dzień.
Przepraszam za wszystko. Tak, czekaj, mój cukiereczku. Nie opuściłeś ani dnia szkoły. A jednak, mam zapisane 5 kwietnia 2012. W szkole nikogo wtedy nie było, słodziaku. Była wielka powódź w 2012. Szkoła zamknięta z powodu wybuchu toalety. Pan woźny zarządza przymusową ewakuację. Czyli moja frekwencja jednak jest idealna? Tak idealna jak świąteczne ciasto mojej mamusi. Dobra, prykanie pachą zarządzę podczas reżyserowania filmu. Bykanie zresztą też. Spokojnie, panuję nad rozkładem. Czarku? Pomidoła przejechało auto, więc łyżta poganiała go. Ketchup! Wiesz, Hilu, uwielbiam w tobie zmysł obserwacji i poczucie humoru. Dziękować dobłe panie! Oklaski dla przyjaciela Homie Domu! Karma, twój ryw porusza moje serce, ale i stopy. Szacun, stary! Sisters, czy możecie dać mu spokój? Przed nami noc pełna przygód, przez to mamy 4 minuty w plecy. Ale to nadrobimy, jeśli nie będziemy namaślać popcornu. Spoko! Tata mówi, że cholesterol mi trochę podskoczył. Główka! Dam radę! Bardzo dobrze, nie upuść Zośki! Masakra, od tego kremu mogę mieć pokrzywkę. Czy ktoś mógłby go sprawdzić? O, Jarosław, akurat. Na imię mam Czarek, ale nie ma w tym kremie orzeszków. Jak soczycie już piątek, należy zbadać fale mózgowe. O, nowy obiekt. Cześć! Tam się nic nie patrzy! Ale super! Uwaga, uciekinier! O, el diablo cię lubi. No błagam, co wy? Zostawcie Czarka, my tu mamy ważny grafik. Co się spinasz, szwagier? Pobawmy się trochę z dziewczynami. Co? Nie! Ja je mam na co dzień i powyżej uszu. Ta imprezka z nocowaniem miała być dla nas. Pora na królewskie metamorfozy. Potrzebna mi ropucha, którą zamienię w śliczną królewnę. O, lubię wyzwania. Proszę cię, chodź, musimy zaczynać. Ej, to moja ropucha. Trudno tak dziecku odmówić. Podpal króla, ja zaraz przyjdę. Chyba żartujesz. Nie wierzę, że wolisz spędzić wieczór z nierozgarniętymi. Ej! Niż robić to, co zaplanowałem. Torpedujesz misterny harmonogram. Czas na prykanie minął i zagrożone jest strzelanie kozami. Ale weź, Hirek, zostało nam wiele innych ciekawych zajęć. Mam pomysł, wiesz? Darujmy sobie to wszystko. Wspólne nocowanie oficjalnie odwołuję. Fajnie, że wpadłeś, Artek. Wiesz, że do ciebie jako pierwszego zadzwoniłem z zaproszeniem? Stójcie, mamy tu próbę pogrzebu, potrzebne mi zwłoki. Lubisz przebywać w ciasnych pomieszczeniach? Rozumiem, Harmidom jest raczej trudny w odbiorze, ale chyba nareszcie mam idealnego kandydata. Zbynio sam mieszka pomiędzy autostradą a cyrkiem. Zbynio, przyjacielu! Odpalamy imprezkę? Raczej nie. Jestem trochę zaskoczony. Czy naprawdę nikt nie wytrzymuje w tym domu? Cezar! No jasne! On tu wcale nie wytrzymuje, on to lubi! Bob Śpiącoporty tutaj sennomocny, czy mnie słyszysz? Kurczę, chyba się obraził. Aż takim palantem byłem? A ciebie ktoś pytał? Czarek? Jeszcze tu jesteś? Wybacz, szwagier. Wiem, wyprosiłeś mnie, ale zemdlałem. Nie, nie, Spoks! Dobrze, że zostałeś. Ja zdążyłem pójść do ciebie i przeprosić tam kogoś. A. Pewnie moje wypchane zwierzaki dotrzymują mi towarzystwa w nocy. Jasne, ty jesteś jedynakiem. Dlatego tak kręcicie towarzystwo moich sisters. No, u mnie w domu czasami jest trochę pustawo. Jeny, twoja historia porusza moje serce, ale i palce. Proponuję zacząć wszystko od początku. Chciałbyś? Oczywiście, ale tym razem... O! Będziemy robić to, co ty będziesz chciał. Więc to jest pierwsze miejsce, w którym ujrzałam ducha. Czarek! Chyba coś tu znalazłem!
Jeszcze paskudniejsza niż sądziłem. Super! A co to jest? Resztki ektoplazmy! Glut duchów. Pobiorę próbkę do analizy. Lepiej spadajmy. Szykuje się do puta na Bogeja, a ja mu na to wywal ten blade i bierz blastera. Czysto! Możecie to odłożyć, przecież tu są ludzie. W tym miejscu duch oblał mnie Arnoldem Palberem. Wyczuwam tylko pastę do podłogi. Ktoś wdepnął w coś paskudnego. Dowody spektralne ewidencji nie zostały oczyszczone. Trzeba odtworzyć rozbryzgi, żeby stwierdzić, z jakim duchem mamy do czynienia. Czy on oblał cię tak? Ach! Czy bardziej tak? Nie tak! On nie wylał na mnie napoju! Więc może bardziej o tak! Ups, sorki! Właśnie wychodzimy. Chłopcy, błagam, to jest biblioteka, więc musicie być ekstra cicho. Tak jest! Ej, co ja wam mówiłam? Ciii. O, witam! Tutaj duch zaczął ciskać we mnie książkami. O, dokładnie tak! Uratuję cię, Haniu! Nie! Nie do mnie, Czarek, do ducha strzelaj! Tam jest! Mamy cię, duchu! Gotów? Cel? A! Jest w science fiction! Poleciał na biografię! Kieruje się w stronę romansów! Chwila! Nie, on zabraka! Ale ekstra! Zaraz tam wieje! Za duchem! Wyjście ewakuacyjne. Niechcący. Może to pomoże? Muszę lecieć. Serio? Musieliśmy iść do tego strasznego, ciemnego lasu? Włóż to, Haniu! Opończa osłonić cię przed duchami! To zwyczajna bluza Ark. A co? Tam warto spróbować. Zdaje się, że próbuje się z nami skomunikować. Pora użyć translatora. Nie zapomnijcie oglądać Ark! To nie ten kanał. Dość gadania, czas strzelania. Gotowi? Cel? Jak na złość, baterie padły! Dosyć! Słuchaj, duchu, masz zostawić moją siostrę w spokoju. Straszysz ją, a to bardzo nieładnie. I powinieneś się tego wstydzić. Pomogło! Ten duch ma poczucie winy! Całkiem jak ja! Duchu, zostaw naszą Hanię! Duchu, zostaw naszą Hanię! Duchu, zostaw naszą Hanię! Duchu, zostaw naszą Hanię! Udało się! Przegoniliśmy ducha! Dziękuję! Wiedziałam, że pomożesz, Czarku. Chirek, miałam wątpliwości, ale dałeś radę. Dzięki! Chyba... Nareszcie mogę się skupić na treningu, na turnieju. Ej, a skąd masz to ciasteczko? W kieszeni było. Tam je schowałam. Chłopaki, fajną mam stylówkę. Dobra i na wyjścia, i na szybkie wejścia w akcję. A, łańcuchy już dawno nie modne. 11 kier! Dzika karta ucieka! Hej, Willy, chcesz spłynąć? Czerwon Monarchy! Widzę cię, Willy, i przebijam! Jokerka! Willy, dlaczego zawsze grasz nieczystymi kartami? Bo tylko tak można się oczyścić. A więc teraz czeka mnie paka.
koniec! Ale super! Skąd, chłopaki, wzięliście te zaje fajne superbohaterki? To moje sisters. One zawsze mnie wspierają. Z wyjątkiem Holly. Z nią nigdy nic nie wiadomo. To jeśli wy wygracie konkurs, waszą historyjkę wydadzą w prawdziwym komiksie o Asie? I spotkamy się z jego autorem, Bill Buckiem. Bill Buck. Ja myślę, że wasz pomysł na Maxa wygra. Też tak myślę. Raczej. Karmidomski, Młodowski, w szkole macie się uczyć, a nie podkarmiać naiwne mrzonki. Ten śmieć przejmuje dyrekcja. Ale proszę pana, nie może nam go pan zabrać. O, próbujesz mnie upominać? A więc koza, dzisiaj do 5:00. Ale przed 4:00 musimy to wysłać. Taki deadline konkursu. Przepraszam, nie wiedziałem, już go wam oddaję. Nie! Wiem, jak zająć te rączki, co tak was świerzbią. Czyścicie gąbeczki. Nic złego nie zrobiliśmy. Jedynie wymyśliliśmy komiks. I odzyskamy go. Orzeszku, zamknął nas od zewnątrz. Dobra, plan B. Zatemperujemy ołówki i wykopiemy tunel. Albo ja rozkminię zamek. Choć twój pomysł też w porzo. Hola? Dlaczego ty nas ratujesz? Usłyszałyśmy, że dyrektor zabrał wam komiks. Ten, w którym ja jestem piękną królową Kier. A ja jestem czerwem monarchy. Nie pozwolimy, żeby jakiś tam dyrektor zaprzepaścił nam szansę na sławę. Super! Teraz musimy jakoś wkraść się do jego gabinetu i odebrać naszą własność. Może ołówki się nam przydadzą. Eda! Wskakujcie! Luźny pomysł. Trzeba najpierw jakoś dyra wywabić z pokoju. Pomyślało się o tym. Panie dyrektorze! Dyrektorze, awaryjna sytuacja w gimnastycznej! Już lecę! Trzeba czymś zająć panią Stefę. Pomyślało się o tym. Proszę pani, pozwoliłam sobie przejrzeć szkolny budżet i zauważyłam w kilku miejscach marnotrawienie funduszy. Jesteś słodka, słodziaczku, ale sądzę, że w budżecie wszystko jest cacy. Po pierwsze, 2 tużiny róż, które kupiła pani samej sobie w dzień sekretarki. Niech pani słodka zaparzy kawę. Trochę nam tu zejdzie. No błagam, proszę, gdzie on go wsadził? Tam! Wszystko pod kontrolą. Nietoperze wypuszczone, a trener odpoczywa po zastrzyku na wściekliznę. To ja idę do domu. Proszę wypuścić Karmidomskiego i Młodowskiego z kozy o 17:00. Tylko trzeba skontrolować czystość gąbeczek. O nie! Dyrektor zabrał nasz komiks ze sobą. A co gorsza, nie wytrzepaliśmy gąbek. No i pojechał. Chodź, luźnie, luźnie. Obiekt został namierzony. Szybciej, kobieto! Co tam? Panienki, zdaniem jadę za wolno? Dyrektor dosłownie zaraz nam ucieknie! Spoko, loko, nie wyślizgnie nam się! Za 5 minut zamykają okienka na poczcie. Powinniśmy otworzyć własny biznes. Będziemy ciasteczkowymi królami korony gniei. Ciasteczka dla wszystkich. Pan Młodowski i pan Harwidowski, proszę nie do sali degustacyjnej. Który z nowych smaków powinniśmy wypuścić? Słony karmel, mroczną mokę, marshmallowowy? Wszystkie 3! Bardzo przepraszam, panowie dyrektorowie, ale już nie mamy miejsca na wasze wszystkie zarobione pieniądze! Będzie ekstra! Mamy wszystko, co nam potrzeba! Ty jesteś geniuszem cukierniczym? A ty potrafisz przekonać ludzi do kupowania! Jak mnie do koszulki! Nie wiedziałem, że lubię pasy! W takim razie zacznijmy zbierać zamówienia! Tak!
A nie powinniśmy najpierw zająć się tym projektem na historię? Projekt zaczeka. Jak będziemy ciasteczkowymi królami koronnych kniei, to czy kogokolwiek będzie obchodził jakiś tam projekt? Jaki w ogóle projekt? To do dzieła! No, może kupić jej róże, ale strasznie oklepane. Może na tę rocznicę dać jej to, czego naprawdę pragnie. Ciasteczka! Proszę spróbować! Świetne są! Zamawiam 2 tuziny! Super! Tu ma pan naszą ulotkę! Hej! Przestańcie mi kraść klientów! Cześć wam! Co robicie na moim treningu? Trzeba wam otworzyć swój czy coś? Pomyśleliśmy, że twoja drużyna mogłaby zamówić ciasteczka. Stuknij się, brachol. Sportowcy nie mogą opychać się cukrem. Ale te są z niesłodzonego soku, pełnych ziaren i wysokoproteinowej mączki orzechowej. Zamawiamy 6 tuzinów na następny mecz z Paprociową Doliną. Restauracja za stołem Henia. Widzę, że ma pan pełne ręce roboty. Proponujemy odciążenie rynku deserów. Skubany wyciąg. A wracając, te ciasteczka są nieziemskie. Moglibyście rozkręcić biznes. Ale wiecie, że własny biznes to wielka odpowiedzialność? Chcecie małą przestrogę? Nie zawsze jest różowo. Dzięki, tato, ale jest spoko. Plus mamy widoki na poważny rynek zbytu. Powodzenia! A niech to. Dom spokojnej starości, Złoty Zmierzch. Dla państwa, Kaja Dociekliwa ze Złotego Zmierzchu, gdzie wybuchły protesty z powodu awarii podajnika budyniu. Tak właśnie. Nie lękajcie się, seniorzy! Jest rozwiązanie waszego budyniowego kryzysu. Ciasteczka! Rewelacyjne! Ha! I nareszcie mamy prawdziwą sensację! Te przepyszne ciasteczka! Racja, pani Kaju! Firma ciasteczkowa Harek Modomski poleca swoje wypieki! A teraz który z was ma największe dłonie? Panowie, chodźcie zobaczyć moją taśmę roboczą. Sądzę, że to nam znacznie przyspieszy pracę. Wykorzystałam starą bieżnię, której pozbywali się rodzice. Będziemy mogli pracować taśmowo. Aniutka, nie! Aaaa, mam skórki! Jest, ostatnie. Daliśmy radę. Oto ciasteczka na pańską rocznicę. Przepraszamy, że tak marnie wyglądają. Ale mamy do kompletu jeszcze to. O, dzięki. I naprawiliśmy podajnik budyniu. To go zatkało. To skuterzycy! Nie udowodnicie mi! Znam to, chłopcy. Ze słodyczami nie zawsze jest słodko, co? Co? Tak, ewidentnie. Sądziliśmy, że zostaniemy ciasteczkowymi królami, ale prowadzenie biznesu okazało się trudniejsze niż sądziliśmy. Zatrudnianie pracowników, pilnowanie dostaw, dojenie wściekłych krów. Nie przejmujcie się. Jak będziecie starsi, wszystko to ogarniecie. Moja rada. Cieszcie się dzieciństwem, póki się da. Masz rację. Do widzenia, panu. Patata. Nara. To zombie leciało prosto na nas. Właśnie. To dzięki najnowocześniejszemu ekranowi dotykowemu. Mogę ja spróbować? No, jasne. Wow, jest jak dla mnie stworzona. To dzięki inteligentnej gąbce zapamiętującej indywidualny chwyt każdego z graczy. Oj, tłusta plamka. Nie do wiary, że masz najnowszy model konsoli. Wyprzedały się na dzień dobry. No, moja babcia wygrała ją w bingo. Choć myślała, że to waga pocztowa. Game over. No, game over. A mogę jeszcze raz? O, spoko. Miałem zamiar włożyć ją do obudowy i popodziwiać z daleka. Lecz nie ma sprawy.
Ty to będziesz miał co robić w weekend. W sumie to mogę grać do 11.59 w nocy. Jutro mamy bezekranową sobotę. Nową zasadę domu młodoskich. Moi tatowie uważają, że potrzebujemy jednego takiego dnia w tygodniu. Będzie nieźle pasować do waszych bezmięsnych poniedziałków i bezglutenowych śród. Game over. Rety! Cezarku, skoro i tak nie będziesz mógł grać, to może byś mi pożyczył? Znaczy się do domu? No jeśli tylko byś mógł. To nowa konsola? Dobra, Cezary. Wiesz, że źle się z tym czujesz. Po prostu powiedz mu to szczerze. Nie chcesz, by ją pożyczał. No jasne, że możesz pożyczyć. Jutro ci ją przyniosę. Dzięki, stary. Psiakoś, Cezary, co ty gadasz? Wiesz co, Czarek? Zmieniłeś zdanie co do wypożyczenia konsoli. Szkodzi nic, normalna sprawa. Nie, pewnie za rzadko to mówię, ale mam naprawdę szczęście mając kumpla, który potrafi się ze mną dzielić. Game over. To co ja? Uwielbiam się wszystkim dzielić. Fizyka, nie plastyka, to umysłu, gimnastyka. Przepraszam, ale później. Da, 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 du, 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 pizzę zrób, poćwicz rzut, zamknij dziób, w górę się. Patrz uważnie, synu. Sekretem dobrego ciasta na pizzę jest lekkość. I nie należy bać się podrzucania. No cóż, wyszło ciut za lekkie. Warot pizzy, panie Lament! Dzieci, obiad! O nie! Spokój, Cezary. Musisz wytrwać, dopóki wszyscy zjedzą. W sumie to nie jest tak źle. Całkiem to przytulnie. Podziękowania dla szefa kuchni. Cześć, Lolek. Dobry piesek. Chcesz coś gęsnąć? Masz, Lolek, masz. Lolek, nic z tych rzeczy. Nawet nie lubię kiełbasek. Proszę, zjedz sobie. Lolek, co się tak ciskasz? Czarek, co ty robisz pod stołem? O, Hirku! Zapraszasz kolegę na obiad, a nawet mu krzesła nie dasz? No wiesz? Nie zapraszałem go! To jeszcze gorzej. Jest wyraźnie głodny. Czarek, co się dzieje? Hirku, czy możemy sobie chwilę pogadać na osobności? O co chodzi, Cezar? No wiesz, cały dzień za tobą łażę, bo martwię się o konsolę. Obawiam się, że wcale nie chciałem ci jej pożyczać. Co za dramat! Walcz, walcz, walcz! Kiedy wreszcie dorośniecie? Powiedział facet od nasiadówki pod stołem w jadalni. Idziemy, Czarek. Więc czemu nie chciałeś mi pożyczyć konsoli? Bałem się, że coś może jej się stać. Bardzo dbam o swoje rzeczy, a ty jesteś trochę mniej ostrożny i dodaj do tego twoje 10 sióstr i... Skoro tak to odbierasz, to czemu mi nie powiedziałeś? Martwiłem się, że cię zranię i będzie po naszej przyjaźni. A siebie skażę na samotną drogę przez życie i skończę jak jeden z tych gości, co to gadają do kota. Znów się zaczyna! Czarek, przecież to bez sensu. Może poczułbym się nieco dotknięty, ale bym zrozumiał. Wiem, że nie dbam o rzeczy tak bardzo jak ty. Nikt tak nie dba. To fakt, czyli wciąż się kumplujemy? Oczywiście, że tak! Dzięki za wyrozumiałość. Obiecuję więcej szczerości w przyszłości. Będzie materiał do rozmów na czwartkowych terapiach. To masz swoją konsolę. Dzięki ci. No, chyba powinienem się zwijać.